chciałam pojechać na jesień do domku w górę. Nasz kierowca Ubera nie może do nas trafić, a tam nade mną ludzie jedzą obiad. Tak, bo dlatego nie mógł trafić, bo nie mógł przejechać przez tę uliczkę. Tak, bo zostawili całą ulicę, robiąc sobie rodzinną biesiadę sobotnią. Idziemy na Azory! Tak, ja jestem chora, więc dyszę jak stara lokomotywa. Cygan Mode właśnie zostaje upubliczniony, ponieważ BusyJet nie można mieć paru torem. Warto wychodzić na samym końcu, ponieważ dostałyśmy pożegnanie od samego pana, który wyglądał jak typowy pan pilot. Proszę państwa, jesteśmy na Azorach. Gabriela objęła kierownicę. Proszę bardzo, chyba dobrze jedziemy, bo wszystkie pokazują to samo. Okej. Okay. To jest dobre rozpoczęcie menu. Płotnik z wina. Nie, najpierw... Ile ludzi internetu? Zabiorę cię na Azory. Co prawda nie jest jesień, tylko wiosna, ale jednak... Wiesz co, teoretycznie jest jesień, ale pogodowo jest wiosna. Wiosna jest, bo ja siedzę w krótkim rękawku i jest mi okej. Okay. Lubię mieć taką pogodę, gdzie jakby rzeczy się do mnie nie kleją i mogę sobie założyć kilka warstw. To dobrze, że nie szłaś po śniadanie rano. Bo jak jest za gorąco, to ja mam zawsze taki problem, że jakby nie mam się w co ubrać, wiesz. A jak masz warstwy, to możesz a to założyć leginsy, a to jakieś gniezło na siebie, a to coś, tam jest dużo wygodniej. Możemy czuć się jak ogór, jesteśmy w lesie, mamy warstwy. Mamy warstwy, jak cebula. Jest, bo to żyje. No ja raczej. Teraz zauważyłam, że to jest sztuczne. To są te kwiatki, które jak się idzie do domu, rosną po bokach. Jakie piękne. A to nie są piwonie? Nie piwonie, czekaj. Hortensje? Paulina! Ktoś cię może zapytać, czemu ja się maluję w lesie. Bo mogę. Bo mogę. Idziemy zwiedzać Azory. A to jest właśnie nasz dom w środku lasu. Spoko, nie? Internet odwarty. Zestaw małego podróżnika. Internety, ważna rzecz. Internety, latarka i mała torebka i oczywiście podróżnik. Młody youtuber poluje na pożywienie. Fascynująca sprawa. U mnie w domu to się nazywał liść teściowej i było w doniczkach, a tutaj po prostu rośnie przy drodze. Na Azorach troszkę nie funkcjonuje komunikacja miejska, dlatego jak rasowe burżuje za... Hello! Wypożyczyłyśmy samochód, w którym będziemy właśnie dzisiaj zwiedzać wyspę. Nagrywamy timelapsy. Właśnie oszalałyśmy. Ja, przewodnik Kaja, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Fornasz na Azorach, z Isla de Azores i jesteśmy w knajpie, która się nazywa Tres Picas, czyli Trzybicki. Zakupiłyśmy tradycyjnie słodki azorski chleb. To trochę jak nasza chałka. Ciekawe, czy będzie smakować tak samo. Okay. Uwielbiam opuszczone miejsca. Jest. Więc Azory są dla mnie doskonałym miejscem, ponieważ z
znajduje w nim takie lokalizacje, jak teraz widzicie, jak będziecie mogli widzieć. Czad. Tutaj to jest serio dżungla. Póki co chodzę po dywanie. Ze mchu. Chciałam powiedzieć, że kogoś wyjebało z butów, ale chyba też z nóg. Powiedzmy sobie to szczerze, są takie momenty, w których po prostu się nie mówi. I to jest jeden z nich. Idziemy się kąpać do gorących źródeł. Będzie bardzo fajnie, biorąc pod uwagę fakt, że nie mam nic, co zabezpieczy moje rzeczy przed tym, żeby mokły. Tej przygodą.